Sponsorem tytularnym Futsal Ekstraklasy jest StatScore. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Futsal Ekstraklasy. Dominika Morys, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn StatScore Futsal Ekstraklasy. W meczu telewizyjnym Piast zagrał u siebie z FC Toruń. Pomarańczowo-czarni po blamażu w Warszawie chcieli sprawić niespodziankę w Gliwicach. Czy zespół Łukasza Żebrowskiego zdołał przechytrzyć Orlando Duarte? Piast ma w tym sezonie walczyć o najwyższe cele, a trener Orlando Duarte wymaga od swoich zawodników perfekcji w każdym meczu. W czwartej kolejce Gliwiczanie zmierzyli się w arenie z Futbol Club Toruń. Pomarańczowo-czarni za wszelką cenę chcieli związać plamę z Wilanowa, gdzie ponieśli stromotną klęskę. A tuż pierwsza akcja FC Toruń, kapitalny początek przyjezdnych. Mrówczyński podaje do Marcina Mikołajewicza, 1-0 dla FC Toruń. Jeszcze powtórka akcji przyjezdnych. Mikołajewicz nie marnuje takich okazji. Orlando Duarte zareagował błyskawicznie. Wziął czas, przekazał swoim podopiecznym kilka cennych wskazówek. Gliwiczanie szybko wzięli się do odrabiania strat. Tutaj jeszcze Dominik Wilk nie zdołał pokonać Mateusza Iwanka. Ale to już 12 minuta. Gustavo Henrique ruszył prawą stroną po podaniu Mrowca. Dograł piłkę w pole karne. Tam zameldował się Rafał Franc i pewnie doprowadził do wyrównania. Rafał Franc trafia do bramki FC Toruń. Mamy remis 1-1. Gospodarze mieli w pierwszej połowie jeszcze kilka okazji, to żeby trafić się do siatki. Za każdym razem jednak na drodze piłki do bramki stawał Iwanek. Próba Rafała Franca do przerwy 1-1. A po zmianie stron pierwszy groźny cios wyprowadzili goście. Mateusz Waszak przymierzył z dystansu i trafił tylko w obramowanie bramki. W 23 minucie gospodarze perfekcyjnie rozegrali stały fragment gry i Gustavo Henrique trafia na 2-1. Schemat wypracowany na treningach kapitalnie złożył się do tego strzału. Henrique nie miał za wiele do powiedzenia w tej sytuacji. Iwanek cały czas podenerwowany za linią boczną. Orlando Duarte. A to już akcja Tomasza Czecha. Przedryblował z piłką kilku rywali. Nie dał żadnych szans golkiperowi. 3-1 dla Piastunek. Świetnie wyszkolony technicznie zawodnik gliwickiego Piasta. A to kolejna akcja Gliwiczan. Dasajew zagrywa na prawą flankę i mamy czwartego gola w tym spotkaniu zdobytego przez Piastunki. Bugański, Marek Bugański, strzelcem tego gola. Warto zwrócić uwagę na technikę użytkową Dasajewa. Jeden z ciekawszych transferów w StatScore Futsal Ekstraklasie. Trener Łukasz Żebrowski wziął czas i jeszcze wierzył wtedy, że losy tego spotkania uda się odmienić. To jest naszym celem. Celem jest też chwilę pograć i spróbować znaleźć bramkę jedną, drugą do 15-16 minuty. Wtedy możemy do meczu jeszcze wrócić. Nadzieja Torunian umarła jednak w 36 minucie, kiedy na 5-1 strzelił Iksema Cabrera. Warto tutaj zwrócić uwagę na kapitalną asystę Dasajewa. Zawodnik, który odmienił nieco grę Piasta w ofensywie. Akcja z 38 minuty. Strzał na bramkę Marka Bugańskiego. Zagranie ręką bramkarza. Zabawił się we własnym polu karnym Michał Wojciechowski. Decyzja mogła być tylko jedna. Wojciechowski zakończył swój udział w tym spotkaniu, a Piastunki wykonywały rzut karny. Franc, on nie marnuje takich okazji. Drugie trafienie
doświadczonego zawodnika Piastu Nekę w tym spotkaniu. 6-1 w gliwickiej arenie. Piast Gliwice nadal bez porażki w Stadskoro Futsal Ekstraklasie, a Orlando Duarte i jego armia mogła na środku parkietu odtańczyć się taniec zwycięstwa. No, mieliśmy długo utrzymać się przy piłce, chcieliśmy trochę mniej grać z pivotem, co dzisiaj się trochę zmieniło w trakcie meczu. Chcieliśmy trochę drużynę z Torunia wyciągnąć, trochę do siebie wiedzieliśmy, że będą grali bardzo głęboko i też dobrze w defensywie. Po tej stracie bramki na 2-1 coś nas pękło i jeszcze ta bramka na 3-1 niepotrzebna. Bardzo łatwy sposób zawodnik Piasta nas ograł i już w ogóle gra się posypała. W Chorzowie doszło do kolejnej odsłony śląskich derbów. Klirex zmierzył się z Uniwersytetem Śląskim, który w poprzedniej kampanii na chwilę przed lockdownem pozbawił jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce medalu. Śląskie derby zawsze rządzą się swoimi prawami, jednak zdecydowanym faworytem tego starcia był Klirex. W poprzedniej kampanii chorzowianie właśnie po remisie w Katowice w 18 kolejce stracili medal, mieli więc do wyrównania rachunki. Uniwersytet Śląski nie przyjechał do Chorzowa tylko się bronić. Już pierwsze minuty meczu pokazały, że dla Mikołaja Zastawnika i spółki nie będzie to łatwa przeprawa. Tej okazji jeszcze nie zdołał wykorzystać Mikołaj Zastawnik, ale wszystko w tym meczu zaczęło się planowo. W 7 minucie Przemysław Dewódzki wystawi piłkę jak na tacy. Koledzy z drużyny Tomasz Goly musiał jedynie dopełnić formalności. Odpowiedź akademików była piorunująca. Do dogranej futsalówki z rzutu rożnego doskoczył Michał Dubiel i popisał się soczystym wolejem, po którym kompletnie nic do powiedzenia nie miał Mateusz Bednarczyk. Po tej akcji powinno być 2-1 dla Klireksu, ale Maciej Mizgajski przeniósł futsalówkę wysoko nad poprzeczką. Na kolejnego gola kibice czekali do 13 minuty. Sebastian Leszczak przejął piłkę na połowie AZS-u i strzałem przy bliższym słupku pokonał zdezorientowanego Kamila Lasika, który doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że mógł lepiej się zachować w tej sytuacji. Po 20 minutach gry bliżej kompletu punktów był faworyzowany Klirex. Po tej składnej akcji podwyższyć prowadzenie powinien Zastawnik, ale kapitalną interwencją popisał się Kamil Lasik. Chorzowianie marnowali kolejne okazje, a z przodu na coraz więcej pozwalali sobie przyjezdni. To jeszcze Dubiela zdało powstrzymać golkiper. Jednak kiedy z okolic pola karnego kropnął Robert Głaczak na tablicy, znowu był remis. Gracz AZS-u poradził sobie z dwójką chorzowskich obrońców. Gospodarze znowu przyspieszyli po błędzie w ustawieniu przyjezdnych. Praktycznie wjechali z piłką do bramki. Autorem tego trafienia był Sebastian Brodski. Ambitnie walczący do samego końca katowiczanie ruszyli do szturmu w 37 minucie. Potwornie zakotowało się pod bramką miejscowych, a Mateusz Omylak pod cinką doprowadził do remisu. Trener Rafała Krzyśki nie zadowalał remis, więc w końcówce wszystko postawił na jedną kartę. Wycofał bramkarza. W 40 minucie Lasik źle wybił piłkę, ale na jego szczęście Leszczak został zablokowany. A podział punktów w śląskich derbach stał się faktem. Fizycznie wyglądaliśmy fatalnie, piłkarsko wyglądaliśmy na o dziwo, jak na nas, fatalnie. 3-4 akcje może w meczu, które naprawdę były fajne, ale to jest zdecydowanie za mało. 2 punkty w 2 meczach, wiadomo, patrząc już w górę, wiadomo, odskakuje. Ciężko, musimy się jak najszybciej pozbierać, bo punkty uciekają i rywale tak samo. W końcu punkty, w końcu przełamanie no, na ciężkim terenie. Tutaj no, nasze wyniki dotychczas, moje w AZS-ie tutaj kilka razy nie przyjeżdżaliśmy, wracaliśmy z dużym bagażem bramek. Walcząc cały czas skoncentrowanym, będąc przez cały mecz, potrafimy nawet z Klireksem zdobyć punkt. A jakby było troszkę więcej szczęścia, może i nawet wygrać ten mecz. Ekipa Fit Morning Gredar jeszcze nie zdobyła nawet punktów w Stadskor Futsal Ekstraklasie. W 5. kolejce ich rywalem był Beniaminek z Lęborka. W Brzegu doszło do potyczki dwóch Beniaminków. Ekipa Fit Morning Gredar liczyła na zdobycie pierwszych punktów obecnej kampanii. Lęborg po zwycięstwie u siebie z Moksem chciał podtrzymać zwycięską passę.
Wielu kibiców jeszcze nie zdążyło wygodnie rozciąć się na trybunach, kiedy Dominik Depte uderzył z voleya i zaskoczył Marcina Raczkowskiego. Snajper z północy imponuje w obecnym sezonie strzelecką formą. Miejscowi konsekwentnie dążyli do wyrównania, bramka dla nich momentami wisiała w powietrzu. Któremisu udało się im doprowadzić w 10 minucie, kiedy świetnie ubiegł golkipera Jose Santiago Gutierrez. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo. Po tej kontrze i rykoszecie futsalówka wylądowała pod nogami Depte, który pewnie trafił na 2-1. Ten sam zawodnik mógł jeszcze przed przerwą skompletować hat-tricka, ale tym razem zabrakło mu nieco szczęścia. W drugiej połowie obydwa zespoły długo nie potrafiły trafić do siatki, chociaż klarownych sytuacji nie brakowało. Szybciej dopięli swego brzeżanie. W 31 minucie po krótko rozegranym rzucie wolnym Gutierrez wyrównał stan rywalizacji. Jednak od czego w składzie Lęborka jest prawie niezawodny Depte. Kolejna akcja skrzydłem, piłka zagrana na nos do Depte, który pomimo opieki obrońcy zdołał skompletować hat-tricka. Sytuacja miejscowych jeszcze bardziej skomplikowała się chwilę później, kiedy za drugą żółtą kartkę wyleciał z boiska Mateusz Mika. Chyba do końca nie dowierzał sędziemu gracz Morningu Grendar, że obejrzy czerwony kartonik. Tak się jednak stało. Tim Lęborg wykorzystał okres gry przewadze, tak zapewnił swojemu zespołowi komplet oczek Lucas Bonifacio. W końcówce brzeg miał jeszcze przedłużony rzut karny, jednak Dominik Czekirda wygrał pojedynek z Pawłem Boczarskim. Lęborg wrócił do domu z pełną pulą. Za dużo tych błędów. To była gra totalnych błędów. Wszystkich. Każdy wie chyba też, o kim on myśli. Nie wiem, to jest jakieś fatum już. Podajemy serce, walczymy, ale mamy 0 punktów po 4 meczach i to jest po prostu straszne. My możemy jedynie na tą chwilę przeprosić wszystkich, którzy już tutaj na pewno. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj naprawdę mocno słabymi, trzech ustawionych naszych zawodników, więc musieliśmy troszeczkę inaczej dzisiaj przedstawić tę naszą grę. Myślę, że zadecydowała szybko strzelona bramka przez nas. Łatwiej się grało, dlatego no był to mecz walki na pewno, ale cieszy, że dowiedzieliśmy to do końca. Grupa inwestycyjna Malepszy nie miała łatwego zadania. Do Leszna zawitał mistrz Polski i lider ligowych rozgrywek. Czy drużyna z Wielkopolski zdołała zatrzymać rekordzistów? Grupa inwestycyjna Malepszy jeszcze w obecnej kampanii nie wygrała meczu. W czwartej kolejce do Leszna przyjechał mistrz Polski, lider Ekstraklasy. Od początku inicjatywa należała do rekordu, który jednak nie miał łatwiej przeprawy w Wielkopolsce. Leszczynianie starali się grać uważnie w tyłach. To jedna z pierwszych akcji rekordu. Strzał Jana Janowskiego obroniony przez Noela Szarię. A to już akcja Artura Popławskiego. Janowski zagrał piłkę do Michała Kubika. Ten mu ją odegrał. A Czech pewnie trafił do siatki. 1-0 dla rekordu. Leszczynianie szukali okazji do wyrównania. Kilkakrotnie musiał się wykazać swoim bramkarskim kunsztem Bartłomiej Nawrat. W 15 minucie bielszczanie nadziali się na kontratak. Wojciechowski odegrał piłkę do Jarosława Radlińskiego. Ten podał mu przetę pole karne. A Wojciechowski nie zmarnował znakomitej okazji i doprowadził do remisu. Miejscowi również mieli swoje szanse. Tutaj odważne wyjście z bramki Bartłomieja Nawrata zażegnało niebezpieczeństwo. Popławski bombardował bramkę Leszna. A to już kolejna akcja Bielszczan, kiedy piłka dotarła do Mateusza Ferreiry. Niewiele miał do opowiedzenia w tej sytuacji Noel Szarię. Po zmianie strony oglądaliśmy walkę ciosa-cios, ale po jednej i drugiej stronie szwankowała skuteczność. Nieźle również ze swoich obowiązków wywiązywali się obaj golkiperzy. Akcje przenosiły się z jednej bramki pod drugą. Pełne ręce roboty mieli Szarię oraz Nawrat. Tutaj potwornie zakotłowało się pod bramką rekordu. Znakomitej okazji nie wykorzystał Kacper Konopacki. Rekord cały czas nacierał. A to już wygrana walka o pozycję przez Michała Kubika. Dogranie futsalówki do Michała Marka. Były król strzelców futsal Ekstraklasy pewnie trafił do siatki.
Zresztą cały czas próbował, starał się zniwelować straty. Nawrat jednak za każdym razem stawał na wysokości zadania. Pomimo ambitnej postawy podopieczni Tomasza Trznadla nie zdołali zatrzymać drużyny Andrzeja Szłapę. Wiedzieliśmy, z kim gramy, z drużyną, która średnio strzela tam 6, 8, 10 bramek na mecz, a jestem bardzo zły na to, jak straciliśmy te dwie bramki. Nie uszegliśmy się błędów, po których straciliśmy bramki. Mam nadzieję, że szybko to przeanalizujemy i w Lęborku zagramy z takim samym zaangażowaniem, ale z większą determinacją. My jesteśmy skazani na atak pozycyjny i musimy mozolnie budować te akcje i próbować stwarzać jak najwięcej sytuacji. Tym sposobem możemy wygrywać mecze. Dosyć późno otworzyliśmy ten wynik. No, Leszno szybko wyrównało. Na szczęście przed przerwą udało nam się strzelić bramkę na 2-1. No i ten mecz tak się toczył. Gdzieś my atakowaliśmy. Leszno szukało kontry, no gdzieś tam dobrze im to wychodziło, bo mieli te sytuacje, stwarzali. Gatta już z nowym duetem trenerskim na ławce i w boisku podejmowała w hali przy Złote i Czerwone Smoki. Kocury chciały za wszelką cenę odbić się od ligowego dna. Dla Gatty ten sezon rozpoczął się fatalnie. Po trzech porażkach rzędu włodarze klubu oddali stery drużyny w ręce duetu Igor Sobalczyk, Michał Szymczak. Efekt nowej miotła, może nawet dwóch, zaczął działać w duńskiej woli bardzo szybko. Boiskowy zegar wskazywał drugą minutę, kiedy Daniel Krawczyk w swoim stylu otworzył wynik i zbliżył się do rekordu strzeleckiego wszechczasów Błażeja Korczyńskiego. Im dłużej trwała pierwsza część spotkania, tym częściej do głosu dochodziły Czerwone Smoki. W 14 minucie urwał się lewą stroną Andrzej Bakłanow i dograł futsalówkę do Mateusza Kosteckiego, który musiał trafić do siatki. Kocury, podrażnione stratą gola, ruszyły do ataku, ale początkowo nie potrafiły się odgryźć. A to już druga połowa tego starcia i początek koncertu gry popularnego Krawca, który najpierw takim uderzeniem dał prowadzenie Gatci, wyrównał rekord wszechczasów. A chwilę później stał się absolutnym rekordzistą, zdobywając 315 bramkę w historii swoich występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zduńsko-Wolanie poczuli krew i nadal atakowali. Po tym rzucie rożnym do siatki trafił Karol Czyszek. W 30 minucie znowu w roli głównej wystąpił Krawczyk, strzelając na 5-1. A kibice chętnie oklaskiwali teatr jednego aktora. Gniewianie zaczęli w drugiej połowie trafiać dopiero po wycofaniu bramkarza. Tak zniwelował straty Adrian Skrzypek. Błyskawicznie odpowiedział jednak na tego gola Igor Sobalczyk. Cały strzelecki festiwal zakończył w 39 minucie Patryk Hołe. Zasłużone zwycięstwo Gatty stało się faktem. Rekord Daniela Krawczyka był jeszcze długo celebrowany po zakończeniu tego spotkania. Czekaliśmy na pierwsze trzy punkty długo i czekaliśmy na rekord Daniela długo. I myślę, że stało się to w idealnym momencie. Chcieliśmy tu naprawdę u siebie się odbić, pokazać, że jeszcze na czym nas stać. Wiadomo, że kibice też już nie byli zadowoleni. Popełniliśmy kilka kardynalnych błędów i rywal to sprzętnie wykorzystał. Wypunktował nas tak bramka za bramką i próbowaliśmy jeszcze, wiadomo, coś tam odrobić wycofką. Wiele lat tutaj przyjeżdżamy i jeszcze nigdy nie wywieźliśmy pełnej puli punktów. No dzisiaj tylko jedna połowa, to trochę za mało jednak na Gattę, nie ten poziom. Draman po raz pierwszy zagrał mecz ligowy na starych śmieciach. Punktów w Komprachcicach szukała PA Nowa Gliwice. Draman po raz pierwszy po awansie do Stadskor Futsal Ekstraklasy mógł zagrać we własnej hali w Komprachcicach. Rywalem Beniaminka była PA Nowa. Gliwicki zespół przez wielu fachowców jest wymieniany w gronie drużyn, które powinny bić się w tym sezonie o utrzymanie. Spotkanie doskonale rozpoczęło się dla przyjezdnych, którzy po kilkunastu minutach gry prowadzili niespodziewanie 2-0. W 11 minucie Jakub Węgiel przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i napoczął rywala. Jeszcze większa konsternacja zapanowała na trybunach, kiedy kolejną kontrę gości wykończył zimną krwią 37-letni Zbigniew Mirga.
Jednak 60 sekund później w końcu powody do radości mieli kibice z Opolszczyzny. Po kombinacyjnej akcji wpisał się na listę strzelców Serhii Fila. Dla Ukraińca było to pierwsze trafienie w Ekstraklasie. Ten gol wyraźnie dodał gospodarzom animuszu. Kilka chwil później Wadim Iwanow takim uderzeniem zaskoczył Dawida Barteczkę. A gdyby tego było mało, to w 20 minucie goście popełnili szósty faul. Do piłki podszedł Marcin Grzywa i trafił na 3-2. Po przerwie nadal ton rywalizacji nadawali miejscowi, a Gliwiczanie mieli mocno rozregulowane celowniki. Kibice zobaczyli jeszcze dwie bramki. W 28 minucie Fila popisał się skuteczną dobitką i zaskarbił sobie sympatię miejscowych fanów. Gości, których czeka twarda walka o ligowy byt, dobił Mołdawianin Aleksandru Grigorescu. Skończył się 5-2, wydawałoby się, że łatwo nam przeszło, ale tak nie było. Przegrywaliśmy na początku 2-0 i gdyby ten wynik się utrzymywał dłużej, to mogłoby być różnie. Mimo straty tych dwóch bramek konsekwentnie staraliśmy się grać atak pozycyjny. Udało nam się szybko zdobyć kontaktową bramkę, zdobyć bramkę wyrównującą. Z przedłużonego karnego nawet udało nam się wyjść. Brak odpowiedzialności, brak słuchania tego, co sobie zakładamy i się wszystko wali. No, trzeba sobie zadać pytanie, czy chcemy grać w ten futsal, chcemy być zaangażowani? Wygrywając 2-0 dostajemy 5 bramek i wracamy z niczym. Mamy po 5 meczach 1 punkt, wygląda to tragicznie. Uniwersytet Warszawski po rozgromieniu FC Toruń chciał pójść za ciosem. Do Wilanowa przyjechał zespół Akany Orła, który z tygodnia na tydzień gra coraz lepiej. Wilanowi apetyty wyraźnie wzrosły po zwycięstwie nad FC Toruń. W piątej kolejce Beniaminek musiał stawić czoło u siebie ekipie Akany Orła. Od początku kibice oglądali ciekawe i wyrównane spotkanie. Akcje szybko przenosiły się z jednej bramki pod drugą. Pod tą Foltyna zrobiło się groźnie po akcji Rafała Nachornego i Michała Klausa. Natomiast po drugiej stronie parkietu bliski szczęścia był Jakub Konkol. W 8 minucie pogubili się przy rozegraniu piłki miejscowi, a Mykieta Morzejko otworzył wynik. Goście sprowadzenia nie cieszyli się nawet minuty. Strzał Klausa został co prawda zablokowany, ale głową zdołał doprowadzić do remisu Duarte Raujo. Później dobrych okazji było jak na lekarstwo, więc po 20 minutach gry na tablicy widniał rezultat 1-1. A to już druga część tego starcia. I potężne uderzenie Mykoli Morozowa, z którym poradził sobie Kamil Wójcik. Natomiast po tej akcji mocno zakotowało się pod bramką Foltyna, ale zarówno Maciej Pikiewicz, jak i Bartosz Przyborek nie zdołali trafić do siatki. W 29 minucie orzeł mógł objąć prowadzenie, Damian Makowski znalazł się sam na sam z Wójcikiem, jednak górą był bramkarz AZS-u. Goście dobili swego po tej akcji Janisa Pastarsa. Zasłonięty jest golkiper, nie zdołał uchronić swojego zespołu przed utratą gola. Wilanów znowu odpowiedział błyskawicznie. Klaus minął jednego z rywali na prawym skrzydle i nie dał szansy Foltynowi. W końcówce trener Jesus Lopez Garcia zdecydował się jeszcze zagrać z latnym bramkarzem. Jednak wynik nie uległ już zmianie. Twierdza Wilanów nadal nie zdobyta w StatScore w futsal Ekstraklasie. Udowodniliśmy jedną rzecz bardzo ważną, że my nie jesteśmy przypadkowo w Ekstraklasie. My umiemy też przegrywać i umiemy wyjść na remis w sytuacji, gdzie można byłoby powiedzieć, że taki zespół nie podniesie się, więc twierdza Wilanów w dalszym ciągu jest niezdobyta. Weszli dopiero do Ekstraklasy, są Beniaminkiem, ale tanio skóry nie sprzedają. Przekonał się o tym FC Toruń. No i my też dzisiaj mieliśmy bardzo, bardzo ciężką przeprawę, więc na pewno szanujemy ten punkt. No i cieszymy się, że możemy go dopisać. Piątą kolejkę kończyło starcie Red Devils ze Słonecznym Stokiem. MOX rozpoczął tegoroczne rozgrywki nadspodziewanie dobrze, więc do Chojnic przyjechał po pełną pulę. Podróż po ekstraklasowych parkietach kończymy w Chojnicach, gdzie Czerwone Diabły podejmowały Słoneczny Stok. Słoneczni rozpoczęli grę z dużym animuszem, nie zamierzali ograniczyć się do gry z kontry. W 6 minucie poważnie został przeegzaminowany Sebastian Kartuszyński. Szczęścia próbowali Paweł Aleksandrowicz oraz Piotr Skiepko.
Moks cierpliwie czekał na kolejną okazję. Ta nadarzyła się w 10 minucie. Klasyczny kontratak, piłka dotarła do Aleksandrowicza, który pewnie otworzył wynik. Redewiz najbliżej wyrównania byli w pierwszej odsłonie po tej akcji uderzeniu Mykyty Starożuka. Po zmianie stron obydwa zespoły z trudem dochodziły do klarownych sytuacji bramkowych. Więcej z gry mieli jednak gospodarze. W 27 minucie Skiepko zagrał ręką przed własnym polem karnym. Czerwone Diabły krótko rozegrały rzut wolny, a Starożuk mocnym uderzeniem trafił na 1-1. W 30 minucie znowu na prowadzeniu był natomiast Moks. W tej akcji futsalówka znowu dotarła do niezawodnego Aleksandrowicza i było 1-2. Chojniczanie chcieli wyrównać za wszelką cenę. Ta sztuka udała im się dopiero po wycofaniu bramkarza. Starożuk kropnął jak Sarmaty i znowu był remis. W końcówce obydwa zespoły miały swoje szanse na zwycięstwo. W ostatnich sekundach bohaterem mógł zostać Christian Medoń, ale przegrał pojedynek z Norbertem Jędruczkiem. Większość meczu przegrywaliśmy, ale myślę, że w końcówce mogliśmy to spokojnie przechylić na naszą korzyść. Tym bardziej mieliśmy takie naprawdę 3-4 stuprocentowe sytuacje, że no, tak coś u siebie musimy wykorzystywać, tak? Bo w ogólnym rozrachunku może tych punktów u siebie zabraknąć. Kiedy trzeba było strzelić, podawaliśmy, kiedy trzeba było podać, strzelaliśmy. No i tam jakieś, no myślę, takie niechlujne, gdzieś piętą zagrywamy, gdzie można było to wcześniej ten mecz zamknąć na 2-0. Już Chojnicą by ciężej się grało, a tak nie zamykamy tego meczu. No i podaliśmy rękę Chojnicą. Czas na podsumowanie piątej kolejki w statystykach. Tradycyjnie zapraszamy Państwa do wyboru najładniejszej bramki. Mamy 5 propozycji. Głosować można na facebookowym fanpage'u StatsCore Futsal Ekstraklasy. A na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.